przede wszystkim karty w tarocie numer 1, czyli siła maga. Ta karta jest bardzo symboliczna, ma bardzo dużo złotego. Dlaczego ten złoty promień? Ponieważ ten idealny mag transcendentny, który idzie zawsze na granicy pomiędzy tym królestwem białego maga a królestwem czarnego maga, musi cały czas wykorzystywać mądrość, aby podejmować właściwe decyzje. Ponieważ bardzo szybko może zejść albo w jedno królestwo, albo w drugie królestwo. To jest niesamowita odpowiedzialność. Bo zwróć na to uwagę, że czym więcej masz talentów, czym więcej masz zdolności, czym więcej talentów tych starych aktywujesz na nowo, odblokujesz te talenty przy pomocy Twojej wolnej woli. Tak, ja tego chcę. Proszę siły wyższe o aktywację wszystkich moich talentów, wszystkich zablokowanych wcześniej talentów, proszę o ich ponowną aktywację, ale również o aktywację zupełnie nowych narzędzi do bycia tutaj i teraz na ziemi, które są ukryte we mnie. To wyobraź sobie, że masz różne talenty i te talenty mogą być z różnych dziedzin, na przykład talent pisarski, talent mówienia, talent poruszania się, taki talent na przykład dyplomatyczny, ale mogą być takie talenty z zupełnie wyższych sfer, czyli talent jasnowidzenia, jasnosłyszenia. I wtedy, gdy potrafisz zerknąć na kogoś i przy pomocy Twojego jasnowidzenia Ty poznasz wszystkie tajemnice tej osoby, no to już jesteś znowu na tej krawędzi, prawda? Dlaczego chcesz poznać wszystkie tajemnice tej osoby? Czy chcesz może wejść do jej życia i pozaglądać tam w różne kąty, bo chcesz z tego ciągnąć jakieś korzyści dla Ciebie? Uwaga, przechodzisz wtedy w królestwo czarnego maga. A może chcesz poznać wszystkie tajemnice tej osoby, aby jej pomóc na siłę, czego ona wcale nie chce, no to znowu przechodzisz w królestwo białego maga. Dlatego ta krawędź, po której porusza się ten prawdziwy mag transcendentny, jest bardzo, bardzo wąziutka. Widzisz, to jest nawet tutaj zaznaczone. Jest tutaj bardzo dużo koloru niebieskiego, czyli oczywiście kreatywność, ponieważ mag ten korzysta ze wszystkich narzędzi, które ma w sobie, czyli ze wszystkich talentów komunikowania się ze światem, przekazywania do świata energii wyższych. I przez to ta kreatywność jest jak gdyby podstawą całego tego królestwa, dlatego jest tego tutaj tak dużo. Jest dużo innych ukrytych symboli, o których nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest tutaj również fioletowy promień, czyli ta przemiana, transformacja, ponieważ gdy on idzie, to on zmienia również ten świat, świat wokół siebie. Ale co uważam, że jest bardzo ważne i to chciałabym omówić na naszym dzisiejszym spotkaniu, to są narzędzia, którymi żongluje ten mag. I to będzie już wyższy stopień wtajemniczenia, to może być bardzo trudne do zrozumienia, ale uważam, że jest to bardzo ważne, aby udało Ci się aktywować wszystkie Twoje zablokowane talenty, ale również wszystkie Twoje talenty nowe, które Twoja dusza przyniosła tutaj ze sobą, tylko one są po prostu ukryte w Tobie. Co jest ważne? Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, przez kolejne 7 dni zadaj sobie pytanie, jakie są moje talenty. To jest pierwsze pytanie. I zrobić taką listę również idąc od samego dzieciństwa. Po takich stwierdzeniach, na przykład nie pajacuj, albo po takich stwierdzeniach, a to bas groły, to wiesz, że to Cię fascynowało, na przykład malowanie, na przykład udawanie czegoś, granie różnych ról. Wszystko to zapisz na Twojej liście. I to pomoże Ci te stare talenty ponownie odblokować, ale również aktywować zupełnie nowe. No, one nie są nowe, one są zapisane w Tobie. Każdy z nas, każda dusza przeniosła ze sobą określoną skrzynkę narzędzi, która jest konieczna do szczęśliwego, spełnionego życia zgodnego z powołaniem. I teraz przez te kolejne 7 dni zrób tą listę talentów, a następnie zastanów się, w jakiej formie możesz te talenty wykorzystać, aby przekazać je dalej, czyli wykorzystać je w ten sposób, by ukształtować piękne życie zgodne z Tobą, ale również wpłynąć na ten świat, wpłynąć na innych, przekazać coś do tych istot czy do tych ludzi, którzy są otwarci na Twój przekaz. Jeszcze raz, tylko do tych otwartych, do tych zamkniętych nawet nie próbuj, bo Cię wyrzucą za drzwi.
albo jeszcze więcej cierpienia spowodują w Twoim życiu. Czyli na siłę nie można nikogo uratować, prawda? On musi mieć swoją wolną wolę. I teraz możesz sobie przeprowadzić taką idealną wizualizację Twojej działalności. Czyli jak Ty działasz? Dobrze, robię to, 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 to wykorzystuję ten talent. Jeżeli robię to i to i to, to wykorzystuję ten talent. Ty znasz już taką moją metodę, ja już kiedyś o niej mówiłam, ale w ostatnim czasie przygotowywałam analizę dla Moniki i tam znowu ta metoda została poruszona i dlatego dzisiaj Ci ją przypomnę. Jeżeli chcesz znaleźć idealne zajęcie, które jest zgodne z Tobą i z Twoim powołaniem tutaj na świecie, to przygotowujesz dwie listy. Pierwsza lista to jest lista Twoich talentów, czyli co lubisz robić lub lubiłeś robić w przeszłości. I druga lista to jest taka lista umiejętności na zasadzie, co najlepiej umiem robić. I wtedy wybierasz trzy na przykład z tych rzeczy, które najbardziej lubisz robić, tak w 100% lubisz robić i tych rzeczy, te rzeczy, które najlepiej umiesz robić do tej pory. I na tych się dokładnie w tym momencie koncentrujesz, ale o tych innych nie zapominasz i te inne również rozwijasz, bo często jest tak w naszym życiu, że zaczynamy coś w jakimś kierunku, a później nasza droga życiowa się troszeczkę zmienia i przechodzimy na wyższy poziom, na większą płaszczyznę działania i wtedy możemy wykorzystać inne talenty. Czyli przez kolejne 7 dni zastanów się, jakie masz talenty, co lubisz najbardziej robić, lubiłaś lub lubiłeś robić w przeszłości, co najlepiej umiesz robić lub umiałeś robić w przeszłości, a następnie wyobraź sobie, jak przekazujesz to wszystko do świata, czyli jak te talenty wykorzystujesz, jak powinien wyglądać Twój idealny dzień, gdzie robisz to, co lubisz, to, co najlepiej umiesz robić, albo kształcisz się, jeszcze pogłębiasz te rzeczy, ale jednocześnie już działasz i przekazujesz to dalej i to ma wpływ na jakość Twojego życia, czyli to, co robisz, daje Ci spełnienie, radość, szczęście, ale również obfitość. Dlatego zawsze mówię, otwórz się tylko na ludzi, którzy są otwarci na Twój przekaz, bo oni są również gotowi na to, aby dać wymianę za to, co Ty im dajesz, w tej czy w innej formie. A ludzie zamknięci tylko będą Cię blokować, będą sprawiać Ci przykrość i przede wszystkim to jest tak, jakby uderzać grochem o ścianę. No szkoda grochu i szkoda ściany, prawda? Dobrze. I wyobraź sobie takie idealne dni. Jak powinien ten dzień wyglądać? W jakim zawodzie pracujesz? Jak te talenty realizujesz? No ale wracamy do omówienia tej karty. Tak w maksymalnym skrócie. Ja specjalnie mówię bardzo szybko, aby jak najwięcej informacji Ci przekazać. Przede wszystkim to są przedmioty, którymi żongluje ten mag. I te przedmioty symbolicznie pokazują obszary komunikacji, obszary Twojego działania. I teraz to są różne obszary. Zaczynamy od monety, czyli ciało, materia, finanse. Ogień, inspiracja, przemiana, dynamika, wola. Laska, filozofia, religia, duchowość. Strzała, jasne ukierunkowanie, uczciwość, koncentracja na celu, fokus na cel. Zwój, czyli praca pisarska, publikowanie. Jajko ze skrzydłami, czyli postrzeganie pozazmysłowe, telepatia, wszystkie te rzeczy, jasnowidzenie, jasnosłyszenie. Kielich z wężem, czyli emocje, relacje, seksualność. Miecz, intelekt, logika i analiza. Czyli zwróć na to uwagę, że masz bardzo dużo różnych obszarów komunikacji, bardzo dużo takich kanałów, którymi możesz przekazywać coś, co jest w Tobie do świata, do tych otwartych na to ludzi i jednocześnie zmieniać coś w Tobie, zmieniać coś w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu, na ziemi tutaj i we wszechświecie, czyli działać jako ten mag. Mag jest tutaj na tej karcie pod wpływem energii Merkurego naturalnie, czyli komunikacja właśnie, komunikować siebie, komunikować się z innymi, coś zakomunikować do świata i do wszechświata. I oczywiście Merkury jest również odpowiedzialny za strefę bogactwa i obfitości. I dlaczego jest to ważne? Ponieważ no, prawdziwy mag nigdy nie żyje w ubóstwie.
chyba że idzie za bardzo w stronę tego białego maga i siebie ofiaruje, czyli składa w ofierze, ale to na pewno nie jest dobra droga, bo prędzej czy później ten mrok go dosięgnie. No i oczywiście Eon, czyli nowa era, no to wszystko narodzenie się na nowo ciebie w nowej postaci, tego idealnego maga. Może zwróć na to uwagę, że ta karta w tym przesłaniu pojawiła się w pozycji odwróconej, bo w tej pozycji jesteś w tym momencie. Czyli ten mag jeszcze nie jest aktywny, ten prawdziwy mag nie jest aktywny, bo jeszcze nie wykorzystujesz wszystkich twoich talentów, nie wykorzystujesz wszystkich narzędzi, które stoją do twojej dyspozycji. Tym przekazem jest odwrócić go, by stał się prawdziwym magiem i wtedy rozpocznie się nowy okres w twoim życiu, nowy eon. Dziękuję, zapraszam na nasze kolejne spotkanie i bardzo proszę, zostaw komentarz tutaj poniżej, czy rozumiesz te przesłania, czy masz jakiekolwiek pytanie. Zawsze w komentarzu można zadać jeszcze jakieś pytanie, ja na nie odpowiem i wtedy ten obraz jest jaśniejszy i wiesz po prostu jak dalej. I podstawowe przesłanie, tym prawdziwym magiem stajesz się, jeżeli tego pragniesz, z głębi twojego serca. Pracujesz nad tym przy pomocy twojej wolnej woli i prosisz, a będzie ci dane. Czyli prosić o aktywację tych talentów, prosić o odblokowanie tych talentów, aby wszystkie talenty stanęły do twojej dyspozycji tutaj i teraz w tym momencie. Czyli nie za 5 lat, za 10 lat czy za 100 lat, tylko dokładnie teraz, w tym momencie, bo teraz zaczynasz tą nową drogę i potrzebujesz wszystkich narzędzi. Wszystkie, które stoją do twojej dyspozycji. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.